Proszę Państwa, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o ustawie o fizjoterapeutach i fizykoterapii i wniosku PiS-u, który, na mocy którego będzie przedłużony vacatio legis o 2 lata. Pierwszą zasadą medyczną jest nie szkodzić. Tymczasem ten projekt złożony już do laski marszałkowskiej, choć jeszcze nie ma nadanego numeru, szkodzi. Komu szkodzi? Szkodzi pacjentom. Po długim czasie, okresie prac, wreszcie dobra ustawa, ustawa gwarantująca szybką rehabilitację pacjentom, zostaje wydłużona w czasie. To jest mordercze dla pacjenta. Dla pacjenta po wylewie, dla pacjenta po urazie, dla pacjenta w różnych sytuacjach, w których szybka rehabilitacja przywraca mu sprawność, przywraca mu zdrowie. Co chce zrobić PiS? Dlaczego to chce zrobić? Tego, proszę Państwa, nie wiemy, ponieważ w uzasadnieniu do tego złożonego wniosku to uzasadnienie jest ciągiem zdań, z których nie wynikają żadne konkrety. Na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach Europy, w Australii to właśnie fizykoterapeuta przygotowuje plan rehabilitacji, bo przecież wiecie Państwo, że diagnoza jest. Diagnozę stawia lekarz przy urazach, chirurg czy ortopeda. Przy takich codziennych jak gdyby schorzeniach wynikających z wieku, lekarz rodzinny. Czasami przy wylewach to jest neurochirurg, neurolog. Ale zawsze jest diagnoza lekarska i do tej diagnozy lekarskiej fizjoterapeuta dobiera, przygotowuje plan rehabilitacji. Fizykoterapeuci są po studiach, które dają im pełną znajomość, jest to potwierdzone dyplomem, anatomii i wszystkich dziedzin, które są niezbędne. Tak jest na całym świecie. PiS poprzez ten projekt, którego mamy nadzieję, że nie będzie miał odwagi przeprowadzić, tak naprawdę chce cofnąć o 2 lata to, na co czeka każdy polski pacjent, a jest tych pacjentów 300 tysięcy dziennie, korzysta z zabiegów terapeutycznych, z zabiegów rehabilitacyjnych. A więc nie możemy się na to zgodzić i w imieniu tych pacjentów stajemy tutaj przed Państwem i mówimy wszystkim Polakom nie dla tej ustawy, nie dla przedłużenia vacatio legis, bo to jest niedobre dla pacjenta. Szanowni Państwo, Klub Platforma Obywatelska zdecydowanie negatywnie ocenia projekt nowelizacji ustawy, który ma polegać na przedłużeniu vacatio legis tej ustawy. Jestem jednym z posłów, którzy pracowali przez ostatnie lata nad tą ustawą. Jest to ustawa dobra. Jest to ustawa, na którą środowisko fizjoterapeutów czekało ponad 25 lat. Jest to ustawa w końcu, o której pozytywnie wypowiedziały się autorytety medyczne, tak jak pan minister Zembala, który jest kardiologiem, który wie, jak ważna jest rehabilitacja po ciężkich zabiegach kardiologicznych. Ta ustawa uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia, ale przypomnę również, że ta ustawa została podpisana przez pana prezydenta Dudę. Biuro prawne prezydenta oceniło ustawę pozytywnie. Wbrew temu, co w uzasadnieniu pisze PiS, ta ustawa gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta w całym procesie rehabilitacji poprzez to, że określamy w tej ustawie, jakie osoby mogą zajmować się pacjentem w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji. Określamy to i określamy kompetencje w stosunku do umiejętności i wiedzy, jaką te osoby posiadły. Chciałem tylko przypomnieć, że przez ostatnie lata i dzisiaj również stan prawny wygląda tak, że każda osoba niezwiązana z medycyną, nie mająca pojęcia o anatomii, o fizjologii, która skończy byle jaki kurs, bez żadnych certyfikatów, ma prawo zarejestrować gabinet fizjoterapii w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta. Mamy wiele doniesień o przypadkach, w których te osoby zupełnie bez kompetencji powodowały okaleczenie, paraliż ludzi, a nawet były przypadki śmiertelne. Bez tej ustawy nie ma możliwości wyciągania konsekwencji prawnych, nie ma możliwości zamykania tych gabinetów. Ta ustawa pozwala na to, aby w
fizjoterapeuci, którzy kończą studia, uzyskiwali prawo wykonywania zawodu, które będzie wydawał samorząd fizjoterapeutów, czyli ciało powołane do tego, aby, tak jak Izba Lekarska, które będzie kontrolowało jakość i etykę wykonywanych czynności i wykonywanego zawodu. Ja mam takie pytanie w takim razie do grupy posłów z PiS-u. W czyim interesie oni działają? Dlatego, że wprowadzenie ustawy to jest zabezpieczenie głównie pacjenta. To jest skończenie z fikcyjnymi kursami, z byle jakimi uczelniami i skończenie z prowadzeniem działalności, którą nie powinni prowadzą ludzie, którzy nie powinni prowadzić. Czy to jest działalność w interesie, ten projekt ustawy jest w interesie tej wąskiej grupy ludzi? Nie chciałbym wyciągać takich wniosków. Mam nadzieję, że koledzy, którzy podpisali się z PiS-u pod tym projektem ustawy, zostali wprowadzeni w błąd. Szanowni Państwo, ważne jest, żeby ta ustawa została wdrożona tak, jak została przyjęta, z wielu względów. Przede wszystkim jest to jedna z pierwszych w historii naszego parlamentaryzmu ustawa, która w sobie zawiera trzy jakby stanowiska. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia, stanowisko grupy posłów, która była inicjatorem drugiego projektu i stanowisko strony obywatelskiej, ponieważ projekt obywatelski również został złożony z odpowiednią ilością podpisów zebranych w trybie błyskawicznym. To się rzadko zdarza. I ta ustawa, która powstała w ubiegłym roku, jest ustawą dobrą, wydyskutowaną i zawierającą jakby zgodę wszystkich tych trzech stron, które brały udział w opracowywaniu ustawy. Przygotowana została głównie z myślą właśnie o dobru pacjenta. I my, lekarze, jestem na co dzień praktykującym lekarzem, jesteśmy w pełni zgodni, że jak najszybciej powinna wejść w życie. A więc od 1 czerwca bieżącego roku są już pierwsze rozporządzenia przygotowane ministerstwa, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie. Stoimy na tym stanowisku, że dobro pacjenta jest dobrem nadrzędnym, a ta ustawa chroni polskiego pacjenta, ale również polskiego lekarza przed tym, aby pacjent nie dostał się w niepowołane ręce. Rzadko się zdarza, żeby jakakolwiek grupa zawodowa, również grupa medyczna, sama nakładała na siebie specyficzne rodzaje reżimów, czyli sama chciała do określenia standardów. To jest naprawdę rzadkość, bo fizjoterapeuci wystąpili z gotowym projektem tego, jak chcą funkcjonować w rzeczywistości, jak wysokie standardy mają spełniać, żeby móc ten zawód uprawiać. W związku z tym uważam, że nie ma żadnych przesłanek, żadnych do tego, żeby przedłużać vacatio legis, tym bardziej zdajmy sobie sprawę z tego, że przedłużenie vacatio legis blokuje nam całkowicie na 2 lata pracę nad tą ustawą. W związku z tym skazujemy na kolejne lata naszych pacjentów na to, że nie będą mieć fachowej opieki w zakresie fizjoterapii. Nasze społeczeństwo się starzeje, żyjemy coraz dłużej, mamy coraz więcej powikłań związanych z tym, że starość daje swoje efekty i choroby przewlekłe dają swoje efekty. Mamy coraz więcej dzieci rodzących się z chorobami przewlekłymi, wymagającymi jako jedynego leczenia właśnie rehabilitacji. W związku z tym musimy jak najszybciej wdrożyć te standardy, ewentualnie jeżeli w trakcie funkcjonowania coś będzie nie tak, to wtedy nowelizować poszczególne zapisy, a nie blokować dostęp pacjenta i dostęp również lekarza do tego, aby mógł w nowoczesny sposób polecić swojego pacjenta komuś, do kogo ma pełne zaufanie. I głos fizjoterapeuty, pan Dzień dobry Maciej Państwu. Krawczyk. Nazywam się Maciej Krawczyk, jestem fizjoterapeutą, jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych. Mówię to dlatego i przyszedłem tutaj dlatego, że przyszedłem tutaj w obronie pacjentów. Głównie w obronie godności pacjentów. Trzymam w ręku ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, która została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę 26 października. To nie jest ustawa dla fizjoterapeutów, to jest ustawa przede wszystkim w 90% dla pacjentów polskich. Jest to ustawa, która wyrównuje szanse polskich pacjentów w stosunku do obywateli europejskich innych, którzy mają większy komfort życia, lepszy komfort życia, lepszy komfort opieki medycznej. Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem jakości opieki medycznej.
Polscy lekarze także na przedostatnim miejscu. Według Europejskiej Unii Starości, która ogłosiła raport w zeszłym roku, znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o jakość życia osób starszych, osób w wieku podeszłym. Proszę Państwa, jeżeli nowelizacja ustawy o zawodzie fizjoterapeuty będzie przegłosowana, niestety polscy pacjenci przez kolejne półtora roku będą narażeni na działanie hochsztaplerów, ludzi, którzy tak jak Państwo, którzy stoją za kamerami w tej chwili, mogą w każdej chwili otworzyć gabinet fizjoterapii i przyjmować pacjentów ciężko chorych, udając tak naprawdę, że jesteście fizjoterapeutami i nie ma takiego prawa w Polsce, które mogłoby Państwu tego zabronić. Niestety uderza to w polskiego pacjenta. Ustawa, która została podpisana przez pana prezydenta Dudę, chroni co najmniej na 7 albo 8 sposobów pacjenta. Przede wszystkim dlatego, że karze osoby, które podają się za fizjoterapeutę. Tytuł zawodowy fizjoterapeuty jest chroniony prawem. Po drugie, zmuszają fizjoterapeutę do tego, żeby się ubezpieczył. Zmuszają go do tego, ustawa zmusza fizjoterapeutę do tego, żeby prowadził dokumentację medyczną. Proszę Państwa, Polacy wydają dzisiaj 5-krotnie więcej na fizjoterapię w trybie komercyjnym, czyli około 10 miliardów złotych, niż w trybie usług prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje około 2 miliardów na rehabilitację, natomiast sami Polacy z kieszeni wyjmują 10 miliardów rocznie. Około 10 milionów Polaków stale korzysta z rehabilitacji. 5 milionów korzysta regularnie, codziennie, co drugi dzień. Jakość życia tych ludzi jest bardzo obniżona przez to, że niestety nie mogą korzystać z dobrej, z bardzo dobrej fizjoterapii na wysokim poziomie, dlatego że to, co jest dawane pacjentowi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest fizjoterapia archaiczna. Ale dlaczego? Nie dlatego, że mamy źle wykształconych fizjoterapeutów, tylko dlatego, że system jest archaiczny. Nie do pomyślenia jest to, co się dzieje obecnie w Polsce w większości krajów europejskich. Ja kiedyś powiedziałem na Komisji Zdrowia, że jesteśmy jak kraj pasterski pod tym względem, ale nie, to jest błąd. W Afryce, w 7 krajach afrykańskich są znacznie lepsze przepisy pod względem ustawodawstwa, jeżeli chodzi o fizjoterapię, niż w Polsce. Nie mówiąc oczywiście o Ameryce Północnej czy krajach Europy Zachodniej. Jestem tutaj, żeby bronić godności pacjentów polskich. Jeszcze pan poseł Rajmund Miller. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa. Klub Platforma Obywatelska złożył wniosek do Marszałka Sejmu o zgodę na informację ministra zdrowia na tym posiedzeniu Sejmu w sprawie tej ustawy, projektu ustawy o zawodzie fizjoterapii. Szanowni Państwo, uchwalając tą ustawę, uważaliśmy, że będzie to pierwszy krok, który pozwoli Ministerstwu Zdrowia zmienić ustawę koszykową. Zmiana ustawy koszykowej w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii może przynieść Ministerstwu Zdrowia, budżetowi zdrowia, oszczędności około 150 milionów złotych rocznie. Naprawdę ta ustawa może mieć swoje dalsze korzystne konsekwencje nie tylko dla zdrowia pacjenta, ale dlatego, żeby zostały skrócone kolejki i żeby wprowadzić takie zapisy, które te 150 milionów złotych co najmniej pozwolą na wykorzystanie w innych dziedzinach medycyny. Jeszcze słowo dotyczące finansów. Otóż musimy sobie uświadomić, że rehabilitacja przedłużana w czasie, rozpoczęcie rehabilitacji może skutkować kalectwem. Ponieważ no, po pół roku oczekiwania ta rehabilitacja może być już mało skuteczna. A więc czy chodzi o oszczędności na pacjentach? I rzecz druga. Wczoraj w Polsacie był program poświęcony temu zagadnieniu. Lekarz, który występował, powtarzał jak mantrę jedno słowo, tylko jedno słowo. Skierowanie, skierowanie. A przecież nie chodzi o skierowanie wypisane. Odpowiadał fizjoterapeuta, że skierowania to jest nazwisko, imię, zróbcie coś z tym pacjentem, zlećcie mu coś. Kto ma zlecić? Kto ma zlecić? Fizjoterapeuta. A więc tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. I zwykle jak nie wiadomo, chodzi, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ale czy oszczędzać na pacjentach, czy oszczędzać na zdrowiu Polaków, na to zgody nie może być. Jeszcze pan. Jeszcze chciałbym na koniec tylko dodać, że w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy posłowie, którzy wnieśli tą ustawę do Sejmu, napisali, że ustawa obecna zagraża zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.
Chciałbym powiedzieć, że w ten sposób 70 tysięcy polskich fizjoterapeutów zostało bardzo głęboko dotkniętych i obrażonych. Ja pracuję 25 lat z ciężko chorymi ludźmi. 25 lat pracuję w szpitalu. Czy wyglądam na taką osobę, która zagraża życiu i zdrowiu pacjentów? My na co dzień kierujemy pacjentów do fizjoterapeutów i chyba też nie wyglądamy jak cała rzesza polskich lekarzy na takich, którzy chcą zrobić krzywdę swoim pacjentom. Tylko dobra współpraca pomiędzy poszczególnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Pomiędzy lekarzem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, farmaceutą, ratownikiem medycznym, analitykiem medycznym zabezpiecza dobro pacjenta i jego kompleksową opiekę nad nim, kompleksowe leczenie w razie potrzeby. Tylko taki zespół dobrze funkcjonujący i z dobrymi relacjami pomiędzy sobą może zabezpieczyć wyższy poziom zdrowia Polaków, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa Polaków. W związku z czym apelujemy wszyscy do Państwa, żeby nagłaśniać tę sprawę, żeby jednak zdecydowanie wywrzeć swego rodzaju dobrą presję na częściach, przynajmniej części posłów PiS-u, którzy w tamtej kadencji po części głosowali za tą ustawą. Wiedzieli, że ona jest dobra, szczególnie duża część środowiska lekarskiego. W związku z czym mamy nadzieję, że nie dojdzie do tego, żeby ta ustawa przedłużyła vacatio legis.